taki, żeby w pierwszej połowie większe akcenty złożyć jakby na linię defensywną i wychodzić szybko do kontrataku. Zdawaliśmy sobie sprawę z pozycji pogoni, z jakości gry, jaką mają. Natomiast w drugiej chcieliśmy przenieść bardziej ciężar na bramkę tutaj w pobliżu bramki gospodarzy. Nie do końca nam się to udało, bo straciliśmy w pierwszej połowie bramkę, w drugiej musieliśmy gonić, ale oczywiście cieszymy się, że strzeliliśmy bramkę i stwarzaliśmy kolejne sytuacje. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich. Ja, ich denke, wir haben eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt. Es hat mir richtig gut gefallen. Mit viel Spielfreude, viel Bewegung ohne Ball, gute Entscheidung getroffen, Druck ausgeübt, auch verdient dann in Führung gegangen. Uważam, że mieliśmy bardzo dobrą pierwszą połowę, bardzo mi się podobała. Dużo radości, że również dużo ładnego ruchu bez piłki, dobre decyzje, które były podejmowane i też odpowiednia presja. Dass der Gegner mal ein, zwei Konterchancen hat, mal aufs Tor schießt, das kommt auch immer zuvor vor. To, że przeciwnik otrzymuje szansę na kontrę i udaje mu się wyprowadzić ze dwie, to też jest normalna sprawa. Aber alles in allem dieses Level, was ich mir vorstelle. Ale poziom, który zaprezentowaliśmy, był zgodny z moimi wyobrażeniami. Und natürlich ist immer noch weit, also ist immer noch Luft nach oben. Natomiast jest jeszcze tutaj pole do poprawy. Die zweite Halbzeit haben wir nicht dieses Level gespielt. Ich glaube, das hat jeder gesehen. W drugiej połowie nie graliśmy już na tym poziomie. Myślę, że każdy to widział. Na, einige Spieler haben einfach noch nicht, der Tank ist noch nicht bereit für 90 Minuten intensive Läufe zu machen. Und mit hoher Intensität und großer Entschlossenheit über 90 Minuten zu gehen. Natomiast no, nie wszyscy piłkarze jeszcze w tej chwili mają na tyle wydajną baterię, aby znieść takich 90 bardzo intensywnych minut. Somit haben wir den Gegner etwas stark gemacht. Aus meiner Sicht haben die nichts Spezielles gespielt, nur wir haben halt nicht dieses Level gezeigt wie in der ersten Halbzeit. Und dann passiert auch mal ein Gegentor. Und ja, am Ende kann man sicherlich nicht ganz über diesen Punkt zufrieden sein, aber wer weiß, wozu dieser Punkt gut ist. Także to my wzmocniliśmy przeciwnika, ponieważ on nie zrobił niczego szczególnego, to my nie graliśmy na tym poziomie, co w pierwszej połowie. No i zdarza się też bramka drugiej strony. Nie jest to coś, z czego możemy być zadowoleni, ale z pewnością z tego jednego punktu tak. Jetzt gilt alle Kräfte zusammen und sich auf das schwere Pokalspiel entsprechend vorzubereiten und versuchen mit aller Macht die nächste Runde zu erreichen. Natomiast teraz musimy zebrać wszystkie siły, które mamy, skoncentrować się na meczu pucharowym, tak abyśmy mogli przejść do kolejnej rundy. Ja, und dann schauen wir mal weiter. Wird eine gute Woche, hoffe ich. No i potem zobaczymy, co dalej. Myślę, że przed nami dobry tydzień.